Witam Was, moi drodzy. Mamy wakacje. W wakacjach nie odpuszczamy. Cały czas działamy i mentalnie, i fizycznie. A jeżeli fizycznie, to mamy dzisiaj po raz kolejny naszą ekspertkę Karolinę Stróż. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Za oknem jasno, więc wiemy, że mamy lato. Dzisiaj ciekawy temat, temat na temat treningu. Dowiemy się dzisiaj od Karoliny, bo oczywiście wypytałem przed webinarem dokładnie, jaki ten temat będzie i jak zwykle będzie to temat intensywny pod względem ćwiczeń. No i oczywiście ciekawy, bo będzie Karolina mówiła nam o rodzajach treningów i to zwróćcie uwagę, bo będzie mowa o treningach czy z aplikacji, czy treningach w trakcie, jeżeli ktoś ma insulinoodporność, czy jeżeli jest otyły. Padną tutaj dzisiaj pewne mity, które zostaną obalone przez Karolinę, więc jestem przekonany, że webinar będzie ciekawy i oczywiście przygotujcie się na to, że dostaniecie kolejną porcję ćwiczeń, kolejną porcję filmików, żebyście dokładnie wiedzieli, jak te ćwiczenia dobrze technicznie wykonywać i jak każdy z poprzednich webinarów, ten jest kontynuacją i mam nadzieję, że również dobrze go przyjmiecie i równie dobrze będzie on klikalny i dla Was przez to interesujące. Także oddaję głos Karolinie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Okej, dziękuję Marcin za taki wstęp, za przedstawienie. Także witam Was jeszcze raz. Tak jak Marcin wspominał, będzie temat dzisiaj treningowy, czyli coś, w czym bardzo dobrze się czuję. Przejdźmy sobie tutaj dalej. Jestem dietetykiem klinicznym, trenerem personalnym oraz psychodietetykiem. No i w swojej pracy łączę właśnie zdrowe odżywianie z sporą dawką energii, z aktywnością fizyczną. Dzisiejszy temat naszego spotkania brzmi następująco. Dobierz idealny trening dla siebie. Będzie obalone parę mitów treningowych, będą obalone te mity, będą wskazówki treningowe, jaki trening w danej jednostce chorobowej będzie najlepszy, czy ktoś z na przykład insulinoopornością nie może trenować. Także wszystko będzie dalej wytłumaczone. Pierwsza taka złota zasada, którą ja osobiście kieruję się we współpracy z podopiecznymi, czyli kieruj się swoimi upodobaniami. Jeżeli lubisz spacerować, spaceruj. Jeżeli lubisz jeździć na rowerze, wybierz rower. Natomiast jeżeli bardziej motywujesz się do ćwiczeń w grupie, to idź na zajęcia zorganizowane, na fitness, zajęcia typu crossfit, trening funkcjonalny, trening obwodowy. Dzięki temu motywacja może być wyższa, no i też wiemy, co mamy robić. Są też osoby, które wolą ćwiczyć w domu, nie lubią dużych tłumów, wielu osób, więc wtedy dobrym wyborem jest trening z aplikacją Naturday, która właśnie też jest w programie OptiChange. O tej aplikacji będzie na końcu, natomiast chodzi mi o to, żeby nie kierować się modą, czyli być może dla niektórych osób siłownia nie będzie takim super wyborem, natomiast no teraz jest moda na siłownie, kluby fitness i przypuśćmy taka osoba, która ma iść na siłownię, stwierdzi w końcu, że woli zostać w domu, bo nie chce jej się wychodzić, nie chce jej się rozmawiać z ludźmi, po prostu woli ćwiczyć samemu, woli kontakt z naturą, więc to wszystko zależy od osoby. I teraz bardzo ważna sprawa, spraw, aby aktywność fizyczna stała się Twoim hobby. Jeżeli ta aktywność fizyczna będzie właśnie naszym hobby, czymś, co pozwala nam się odstresować, zrelaksować, to gwarantuję Wam, że będziecie zdecydowanie częściej ją podejmować. Będziecie wręcz czekać na to, kiedy znowu sobie poćwiczycie, kiedy lepiej się poczujecie. Poza tym dolegliwości bólowe, ból kręgosłupa powinien też znacznie ustąpić, jeżeli też cierpicie właśnie na ból w odcinku lędźwiowym czy też w odcinku piersiowym, to nie ma lepszego lekarstwa niż regularnie podejmowana aktywność fizyczna.
Tutaj wizyta u fizjoterapeuty oczywiście pomoże Wam, natomiast fizjoterapeuta przeważnie zada Wam też ćwiczenia, które musicie wykonywać regularnie, czyli nie raz na 2 tygodnie, tylko najlepiej codziennie, co drugi dzień, zależy jakie to są ćwiczenia. Także tych 3 zasad trzymamy się, tak? Na początku, jeżeli chcemy dobrać aktywność fizyczną dla siebie. I teraz co musimy określić? Możliwości czasowe, czyli określenie, ile jednostek treningowych w tygodniu jesteśmy w stanie wykonać. I to powinno być realne dla nas i możliwe do zrealizowania. Czyli nie ustalamy sobie tutaj treningu rano na czczo i jeszcze wieczorem siłownia, rano cardio, później siłownia, no bo po prostu takie założenia będą bardzo, bardzo trudne w zrealizowaniu. No tak ćwiczą zawodowi sportowcy, którzy nie chodzą do pracy, nie mają za dużo takich dodatkowych obowiązków, tylko całe ich życie skupia się wokół treningów. Czasami właśnie spotykam się z tym, że ktoś do mnie pisze, mówi, że chce zacząć trenować, no i pisze, że chce trenować 5 razy w tygodniu, że będzie chodzić ze mną 2 razy w tygodniu i jeszcze samemu prawie codziennie. Ja dosyć sceptycznie podchodzę do właśnie takich pomysłów, no bo niestety szybko się wypalamy, nasza motywacja szybko opada, no i na początku pierwsze 2 tygodnie jest super, ale po prostu po tym okresie jesteśmy lekko przemęczeni, troszkę przetrenowani, no i po prostu się odechciewa. Wszystko nas boli, bo przeważnie są zakwasy, jeżeli długo nie trenowaliśmy, także tutaj wybierzcie sobie taką umiarkowaną ilość tych treningów, czyli może na przykład 2 do 3 na tydzień na początek, żeby to były treningi, które będą aktywować całe nasze ciało, czyli tutaj dobrym pomysłem jest trening FBW, Full Body Workout, który właśnie angażuje i mięśnie pośladkowe, mięśnie pleców, mięśnie głębokie brzucha, core, tak żeby nasze całe ciało pracowało, no i dzięki temu też spalimy sporo kalorii. Możliwości fizyczne, kolejny bardzo, bardzo ważny czynnik, czyli dobieramy aktywność fizyczną, którą będziemy w stanie wykonać. Teraz też popularny jest na przykład trening typu crossfit. Natomiast jeżeli nie ćwiczyliśmy przez 10-15 lat i nagle idziemy na ten crossfit, gdzie ten trening nie jest dostosowany niestety do początkujących osób, to naprawdę możemy sobie zrobić krzywdę i później wylądować nie na kolejnym treningu, tylko u fizjoterapeuty. Więc tutaj naprawdę ostrożnie z takimi formami wysiłku, które już są na zaawansowanym poziomie. No niestety właśnie taki trening crossfitowy ze sztangami, zarzuty, rwanie, to są wszystko ćwiczenia nie dość, że siłowe, to jeszcze dynamiczne, czyli ryzyko kontuzji tutaj jeszcze bardziej wzrasta. Tutaj w formie ciekawostki ja się zapisałam właśnie na crossfit, no bo wiem jak wykonywać ćwiczenia siłowe typu przysiad, martwy ciąg, wykroki. No i chodzę na taką grupę, bo lubię ćwiczyć w grupie, jest większa motywacja dla mnie osobiście. No i tam przychodzą różne osoby. Osoby też, które nie ćwiczyły właśnie dosyć spory okres czasu. No i zaczynają robić te wszystkie ćwiczenia. No już słyszałam parę razy, że po ćwiczeniach mówią, że tak mnie plecy bolą, coś mi w barku strzeliło. No tam nie ma czasu na tłumaczenie, tak? Tam mamy 20 minut, robimy trening i wszystko jest na czas. Także nie rzucajmy się na głęboką wodę i dobierzmy aktywność fizyczną, która będzie dla nas właśnie na odpowiednim poziomie. Partner treningowy równa się większa motywacja. No, ja osobiście zauważam, że jeżeli właśnie idę z koleżanką na siłownię, z partnerem, czy właśnie na te zajęcia zorganizowane, to zdecydowanie mam większą motywację do ćwiczeń, bardziej mi się chce, mimo tego, że sama się zajmuję trenowaniem innych osób. Poza tym, te osoby, które ze mną trenują,
niektóre są już naprawdę na bardzo dobrym poziomie i zasugerowałam im też, żeby po prostu spróbowały sobie same pójść na tą siłownię, poćwiczyć, ja im rozpiszę plan treningowy. Natomiast no, często jest taka reakcja, że po prostu mi się nie chce samemu przyjść, że jeżeli ktoś na mnie czeka, jestem umówiony z trenerem, z trenerką, no to wtedy no, muszę przyjść, jest ta motywacja do ćwiczeń i ten trening im sprawniej przebiega. Więc tutaj, jeżeli lubicie jeździć na rowerze, możecie wziąć właśnie męża, żonę, partnera, znajomych i taka wycieczka rowerowa też spali sporo kalorii, a dodatkowo w fajny sposób spędzicie czas. Także tutaj taka motywacja grupowa dla niektórych jest fajnym pomysłem. Oczywiście nie dla wszystkich osób, bo niektórzy lubią się skupić na treningu, ćwiczyć sobie ze słuchawkami na przykład na uszach, więc to też zależy. Co jest lepsze? Trening indywidualny czy też trening grupowy? To również zależy. Osoby trenujące w grupie właśnie zauważają większą motywację. Natomiast, no tak jak mówię, na grupie jest jeden trener, który ma pod sobą 15-20 osób. Na przykład, natomiast przy treningu indywidualnym jesteśmy jeden na jeden z trenerem, więc też jest ta pewność, że wykonujemy naprawdę dobrze dane ćwiczenie i też trening jest dopasowany do naszych możliwości. No bo trenując w grupie jest zaplanowany jakiś plan treningowy, natomiast nie dla każdego będzie on odpowiedni. No bo jeżeli ktoś ma ograniczoną mobilność na przykład w barkach, w stawie skokowym, a to jest efekt siedzącego trybu życia, no to niekoniecznie przysiady ze sztangą będą dla niego dobre. A na przykład taki jest plan treningowy, więc tutaj musimy się zastanowić, co będzie dla nas lepsze. I tutaj bardzo fajna metoda, metoda małych kroków, czyli właśnie planujemy sobie na przykład na początku ten trening dwa razy w tygodniu i wykonujemy go dwa razy w tygodniu przez miesiąc. Później w kolejnym miesiącu albo dokładamy dodatkowy trening, albo wydłużamy czas jego trwania. Można to w wieloraki sposób tutaj sobie utrudniać. Dzięki temu mamy takie poczucie, że jesteśmy w stanie podołać temu zadaniu. To samo stosuję we współpracy dietetycznej. Nie daję 15 zaleceń od razu, czyli zmiana pieczywa na przykład, nie solić, nie dodawać cukru, jeść więcej warzyw, owoców, no bo osoby często wtedy są takie zagubione, tak? Natomiast jeżeli ustalamy sobie te małe kroki, czyli spróbuję na przykład mniej solić przez 2 tygodnie i po tych 2 tygodniach wyrabia nam się nawyk. To samo jest z aktywnością fizyczną i praktycznie z każdą dziedziną naszego życia. Czy to na przykład z nauką języka, czy też innej umiejętności. Także tutaj ta zasada małych kroków naprawdę jest pomocna. Przykłady małych kroków. Zacznę trenować raz w tygodniu. Nawet ten jeden raz i tak jest dobrą zmianą ku lepszemu. Włączę codziennie gimnastykę poranną 15-minutową. Zacznę wchodzić po schodach zamiast jeździć windą. Jeżeli ktoś mieszka na 4., 5. piętrze, to naprawdę to chodzenie po schodach też nabija nam kroki, zwiększa tą aktywność. Jeżeli na przykład 4 długości dziennie musimy pokonać. Zaparkuję auto dalej od wejścia do sklepu. Tutaj też myślę, że dla wszystkich osób znany widok, wszystkie miejsca parkingowe przy dużych marketach są zawsze zajęte, każdy chce zaparkować jak najbliżej, a już mało kto pomyśli o tym, że być może przez to, że zaparkuje sobie troszkę dalej, to zwiększy tą aktywność fizyczną, polepszy swoje zdrowie, samopoczucie
Także tutaj takimi małymi krokami codziennie staramy się zwiększać tą aktywność. Wysiądę z autobusu przystanek wcześniej. To też dla osób, które poruszają się komunikacją miejską, bardzo dobry pomysł. Tutaj sobie też myślę, że jeżeli mamy rower, to możemy na przykład rowerem pojechać do sklepu po jakieś małe zakupy, zamiast podjeżdżać autem. Ja akurat nie mam roweru, nie mam też go gdzie trzymać, ale bardzo, bardzo żałuję, bo uważam, że to jest taka aktywność, która nas nie będzie tak wymęczać bardzo, tak? Jesteśmy w stanie przejechać na rowerze i na przykład nawet rozmawiać z drugą osobą, a miło, w przyjemny sposób płynie czas i dodajemy sobie tą aktywność fizyczną. I teraz wiele osób ma taką myśl w głowie. Chcę schudnąć? Okej, to będę biegać. No bo cardio to jest na odchudzanie, a trening siłowy to jest jak chcę w cudzysłowie przypakować, tak? I kobiety mówią, że nie będę chodzić na siłownię, bo nie chcę mieć dużych bicepsów i nie chcę być jak kulturystka. No otóż nie. Oczywiście bieganie też jest dobrą formą aktywności. Spala sporo kalorii. Godzina biegania spala aż 500 do 800 kilokalorii. Dodatkowo poprawia nastrój, pomaga rozładować napięcie, stres. Również pod kątem zdrowotnym usprawnia pracę serca, chroni przed chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca typu drugiego, miażdżyca, choroba wieńcowa, czyli wszystkie właśnie schorzenia sercowo-naczyniowe i związane z gospodarką węglowodanową. Poprawia jakość snu. Sen również jest bardzo ważnym elementem zdrowego stylu życia, regeneracja, o której niestety wiele osób wciąż zapomina. Także bieganie oczywiście może tutaj być, natomiast tutaj będzie też takie pytanie, czy bieganie jest dobre dla każdego? No niestety nie. Osoby zmagające się z dodatkowymi kilogramami będą narażone na przeciążenia stawów, na przykład kolanowych, skokowych. Tutaj też często słyszę, poszedłem biegać i tak mnie zaczęły boleć kolana. No nic dziwnego, skoro mamy jednak te dodatkowe kilogramy i nagle jest takie obciążenie w formie biegania. Tutaj lepszym wyborem będzie albo szybki spacer zamiast biegania, Nordic walking, basen, rower, właśnie dla osób z otyłością. Dlatego tutaj nie mówię, że bieganie jest w ogóle przeciwwskazane, ale to zależy od osoby. I teraz kolejny właśnie mit, czy mając insulinooporność mogę ćwiczyć? Oczywiście, że tak. Spotkałam się z takim zaleceniem, że mając insulinooporność nie można ćwiczyć. Najlepsze efekty terapeutyczne właśnie w kontekście insulinooporności daje właśnie połączenie diety z aktywnością fizyczną, czyli działanie od środka na przyczynę, czyli otyłość była przyczyną insulinooporności, czyli insulinooporność jest skutkiem otyłości, nie na odwrót. To nie jest tak, że mamy insulinooporność i dlatego później jesteśmy otyli, tylko właśnie kolejność jest taka, że prowadzimy niezdrowy styl życia, nie ma aktywności fizycznej, jest dieta bogata w cukier, węglowodany proste, sól, żywność wysoko przetworzoną. No i właśnie insulinooporność jest efektem właśnie niezdrowego stylu życia. Leczenie farmakologiczne, na przykład metforminą, bez zmiany stylu życia nie daje aż tak dużych efektów, jak właśnie połączenie diety z aktywnością fizyczną. No właśnie w niektórych przypadkach musi już wejść leczenie farmakologiczne, takie jak metformina, która obniża nam glukozę, natomiast nie zatrzymujmy się tylko na leczeniu farmakologicznym, zacznijmy zmieniać nasz styl życia, czyli właśnie zadbajmy o sen, suplementację, dietę, aktywność fizyczną. To musi być całościowe podejście, nie samo leczenie farmakologiczne. Trening aerobowy w insulinooporności. Jest inaczej nazywany treningiem tlenowym. Zazwyczaj trening ten osiąga intensywność w przedziale od 50 do 85% tętna.
Do treningów o charakterze tlenowym zalicza się bieganie, pływanie, jazdę na rowerze, orbitrek, stepper, skakanie na skakance. No chyba, że te formy aktywności są bardzo intensywne, no to wtedy nam wejdzie ten trening w trening beztlenowy. Ten trening jest również polecany w insulinooporności. Trening aerobowy w insulinooporności zwiększa wrażliwość insulinową od 25 do 50%. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tylko 60 minut marszu wykonywanego 3 razy w tygodniu poprawia wskaźnik HOMA-IR, obniża poziom insuliny na czczo i w drugiej godzinie. Wskaźnik HOMA-IR to jest taki wskaźnik, który nam mówi, jak głęboko posunięta jest właśnie insulinooporność w naszym organizmie. Bierze on pod uwagę glukozę i insulinę na czczo i często jest właśnie używany do diagnostyki insulinooporności przez lekarzy. Ćwiczenia aerobowe wykonywane 3 razy w tygodniu regularnie przez pół roku sprzyjają również zmniejszeniu tkanki tłuszczowej trzewnej i również obniżeniu wskaźnika HOMA-IR. Tkanka tłuszczowa trzewna to jest tkanka okrywająca narządy wewnętrzne w jamie brzusznej, czyli wątrobę, trzustkę. Im więcej tej tkanki tłuszczowej trzewnej, tym gorzej dla naszego zdrowia, bo właśnie zwiększa się ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Tutaj również kolejne badanie przytoczone, umiarkowany trening o intensywności 50 do 60% tętna maksymalnego w postaci marszu lub biegania wykonywanego od 25 do 40 minut dziennie poprawia insulinowrażliwość. Także mamy tutaj dużo dowodów, dużo prac, które przebadały to, że trening aerobowy w insulinooporności będzie jak najbardziej zalecanym wyborem. A co z treningiem siłowym w insulinooporności? Trening siłowy również zwiększa wrażliwość na insulinę poprzez wzrost beztłuszczowej masy ciała. Tak naprawdę chodzi o to, żeby było jak najwięcej tej beztłuszczowej masy ciała, jak najwięcej masy mięśniowej i mniej, jeżeli mamy nadwyżkę tkanki tłuszczowej. Oczywiście nie może być bardzo mało tej tkanki tłuszczowej, no bo wtedy na przykład jest zaburzona gospodarka hormonalna u kobiet. Natomiast tej masy mięśniowej powinno być więcej niż na przykład ma osoba otyła na początku. Dlatego ten trening siłowy będzie tutaj zalecany, bo zwiększa nam tkankę mięśniową. Co jest lepsze, trening siłowy czy trening aerobowy w insulinooporności? Najlepsze efekty tak naprawdę daje połączenie treningu siłowego z treningiem aerobowym. Oba te treningi zwiększają insulinowrażliwość, poprawiają wskaźnik HOMA-IR, obniżają insulinę, glukozę, także najlepiej mieszać oba te treningi. Trening siłowy też możemy wykonać w domu, na przykład z hantelkami, z butelkami wody, czy też z obciążeniem własnego ciała. Może on być przeplatany na przykład truchtem, czyli treningiem o charakterze aerobowym. To wszystko jest również w naszej aplikacji, o której będzie mowa za chwilkę. I tutaj mamy przykład Kasi. Kasia jest księgową, ma 40 lat, mama dwójki dzieci, BMI 32, czyli otyłość pierwszego stopnia, praca o charakterze siedzącym 8 godzin przy komputerze, czyli dla wielu osób jest to standard. Od czasu porodu drugiego dziecka, czyli od 5 lat, nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, to też bardzo częste zjawisko, no i przez to samopoczucie Kasi jest obniżone. Kasia w dzieciństwie dużo biegała i jeździła na rowerze, czyli to nie jest tak, że nigdy nie uprawiała aktywności fizycznej, tylko później zaczęła dużo pracować, też pojawiły się dzieci i jakoś ta aktywność fizyczna odeszła na drugi plan. Aktualnie Kasia chciałaby spróbować sił w crossficie, bo jej koleżanka, która jest też troszeczkę szczuplejsza od niej, już od dawna trenuje crossfit przez 5 ponad lat, dlatego ona też by chciała zacząć i chodzić z tą koleżanką razem na crossfit.
Deklaruje, że może podejmować aktywność 3 razy w tygodniu po około 60 minut. Kasia chce poprawić swoją samoocenę, nastrój oraz zwiększyć sprawność i poprawić sylwetkę. Czyli tutaj Kasi nie chodzi tylko o tą sylwetkę. Kasia ma dużą świadomość na temat wpływu aktywności fizycznej na cały organizm, również na psychikę, i Kasia też chce tutaj dla zdrowia psychicznego trenować, czyli dla właśnie poprawy samooceny, nastroju i pewności siebie. I teraz, co ja bym doradziła takiej osobie? Dobór rodzaju aktywności do swoich aktualnych możliwości sportowych. Crossfit, tak jak już wspominałam, to połączenie dynamicznych ćwiczeń siłowych z ćwiczeniami wytrzymałościowymi. Zalecam przygotowanie się najpierw do uprawiania crossfitu, czyli musimy się nauczyć takich ćwiczeń statycznych, siłowych, martwe ciągi, przysiad, wiosłowanie czy też wyciskanie. W tym celu najbardziej efektywnym sposobem byłoby skorzystanie z usług trenera, który pokaże, jak poprawnie i w bezpieczny sposób wykonywać wyżej wymienione ćwiczenia. Jeżeli będziemy mieć taką podstawę, bazę tych ćwiczeń, no to później już zdecydowanie łatwiej nam będzie na takich zorganizowanych zajęciach crossfitu. Co dodatkowo, aby Kasia mogła w bezpieczny sposób trenować crossfit, również powinna na początku zredukować nieco masę ciała, bo na crossficie jest dużo ćwiczeń plajometrycznych, czyli podskoków, wyskoków. No jeżeli będziemy wskakiwać na boksa z tymi dodatkowymi kilogramami, no to również jest duże obciążenie dla naszych stawów. Finalnie Kasia zdecydowała się na treningi 2 razy w tygodniu z trenerką na siłowni oraz raz w tygodniu samodzielnie, zgodnie z ustalonym przez trenerkę planem treningowym. Czyli jest to jakiś kompromis pomiędzy trenowaniem tylko z trenerem, a trenowaniem samemu z planem treningowym, czyli trenerka będzie jej tłumaczyć 2 razy w tygodniu, jak ma wykonywać dane ćwiczenia, i później Kasia sama będzie przychodzić i wykonywać trening, który razem z trenerką wykonywała, czyli właśnie powtarzać, będzie go powtarzać samemu. Kolejny przykład, przykład Stanisława, 67 lat, obecnie na emeryturze, brak aktywności od 20 lat. Stanisław niestety prowadzi taki bardzo, bardzo siedzący tryb życia, głównie telewizja w wolnych chwilach, pali papierosy, zdarza się też napić alkoholu parę razy w tygodniu, także no mamy ten cały styl życia troszeczkę zaburzony. Stanisław zauważył, że źle się czuje. Nie ma siły na nic, nie ma ochoty, energii. Chce poczuć się lepiej psychicznie oraz też fizycznie, no bo niestety zaczął doskwierać mu ból w odcinku lędźwiowym. BMI również wskazuje na otyłość pierwszego stopnia, no i też lekarz zalecił redukcję 10 kg, bo Stanisław ma nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu i cukrzycę typu drugiego, czyli te wszystkie choroby cywilizacyjne, które wywodzą się głównie z niezdrowego stylu życia. Co radzę? 2 sesje pływania na basenie na tydzień, gdyż Stanisław bardzo lubi pływać, więc niech wybierze aktywność fizyczną, która będzie mu odpowiadać. Codzienny spacer 30 minut, Stanisław ma psa, więc nie powinno być to dla niego problemem, ale dotychczasowo wyglądało to tak, że wychodził przed klatkę schodową 5 minut i wracał do domu. Natomiast tutaj zaleceniem dla Stanisława jest wybranie dłuższej trasy i przejście się 30 minut. I kolejny krok, wchodzenie po schodach zamiast jeżdżenia windą, mieszka na 3. piętrze, czyli też będzie to taka optymalna ilość do wejścia, no bo rozumiem, że jak ktoś mieszka na 10., 12. piętrze, to będzie dla takiej osoby bardzo dużo wchodzenie po schodach, natomiast to 3. piętro będzie w tym przypadku optymalnym wyborem.
Bezpieczny i skuteczny trening, czyli codzienny spacer. Spacery są niedocenianą formą aktywności fizycznej. Spacery sprzyjają sprawnemu działaniu układu sercowo-naczyniowego, zapobiegają chorobom cywilizacyjnym, poprawiają jakość snu, wzmacniają odporność, regulują prawidłową masę ciała, a także zwiększają mobilność oraz ruchomość w stawach. Czyli taki spacer 45 minut, godzina, to już byłoby w ogóle super, naprawdę ma znaczenie. Teraz mamy już coraz ładniejsze dni, jest lato, więc naprawdę zalecam i zachęcam do tego, żeby jednak wyjść na spacer, czy to właśnie z partnerem, z koleżanką, kolegą, albo samemu po prostu wziąć słuchawki, posłuchać jakiegoś podcastu, muzyki, albo wsłuchiwać się w śpiew ptaków, też tak może być. Także te spacery naprawdę są bardzo ważne i zobaczcie, ile jest korzyści w ogóle płynących z spacerów. To naprawdę nie musi być tabata i crossfit, żeby czuć się dobrze i być sprawnym. Czy trening siłowy jest dla każdego? No tak naprawdę jest dla każdego. Musi być on jednak odpowiednio dobrany do danej osoby. Należy zwrócić uwagę na możliwości sprawnościowe podopiecznego, poziom kondycji oraz zakresy mobilności i ruchomości stawów. Żeby też nie było tak, że przychodzimy na trening i ktoś każe nam robić nagle 20 razy padnij, powstań, a myśmy się w ogóle nie ruszali, nie mieliśmy z aktywnością fizyczną do czynienia przez parę lat i nagle jest tak bardzo intensywny trening. No niestety taki trening może powodować bardzo duży wyrzut kortyzolu, a kortyzol utrudnia odchudzanie. Kortyzol to jest hormon stresu, jest on wytwarzany podczas treningu każdego tak naprawdę, natomiast no nie zaleca się tutaj aż tak intensywnych treningów, bo ten kortyzol będzie u takiej osoby niewytrenowanej na bardzo wysokim poziomie. Więc zacznijmy od trochę spokojniejszych form aktywności. Jeżeli trenujemy z trenerem, to zasygnalizujmy, że trening jest trochę za ciężki dla nas. Oczywiście to musi być tak wypośrodkowane, znowu nie może być też bardzo, bardzo lekki, że w ogóle nie czujemy, że ćwiczymy. Natomiast no, powinien być taki umiarkowany, w umiarkowanym tempie. Korzyści płynące z treningu siłowego. Odpowiednio poprowadzony trening siłowy zmniejsza ryzyko zwyrodnień stawów, usprawnia układ sercowo-naczyniowy oraz wpływa na regulację hormonalną organizmu. Obniża również prawdopodobieństwo wystąpienia chorób cywilizacyjnych, tak jak mówiłam, cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, osteoporoza. Oraz pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, ale tak naprawdę każda aktywność fizyczna będzie pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. I teraz przejdźmy sobie do treningu z aplikacją Naturday. Ja uważam, że jest to świetny pomysł, dlatego że między innymi instrukcje trenerki pomogą nam wykonać każde z ćwiczeń w poprawny sposób. Jest tam filmik, na którym bardzo dokładnie jest pokazane, jak wykonać dane ćwiczenie. Plan treningowy jest już ułożony, czyli nie musimy się zastanawiać, no, co by tutaj dzisiaj zrobić, tylko każdy dzień jest zaplanowany, jest też zaplanowany dzień na przerwę, na regenerację, także w bardzo mądry sposób jest to wszystko przemyślane. Większa motywacja do codziennych ćwiczeń. Przez to, że mamy plan, który chcemy zrealizować, wielu osobom łatwiej jest trzymać się tego planu. Jest to rozpisane, są filmiki, są przypomnienia, także naprawdę w dobry sposób motywuje nas to do ćwiczeń. I teraz koniec z wymówkami typu nie mam czasu, no bo tutaj nie musimy w ogóle wychodzić z domu. Możemy ćwiczyć w pokoju, w ogródku, jeżeli mamy
ogródek. Także nawet na wyjeździe, na wakacjach możemy sobie odpalić też aplikację. Także ta aplikacja jest cały czas z nami i dzięki temu jesteśmy niezależni od miejsca, od czasu, bo myślę, że te 20 minut dziennie to jednak każdy jest w stanie znaleźć. I teraz przykładowe ćwiczenia z aplikacji. Pokażę Wam, jak to wygląda, jeżeli być może część z Was nie widziała tego. Ok, tutaj mamy jedno z ćwiczeń, które też widnieje w aplikacji. Są to wykroki w miejscu, czyli na zmianę właśnie w miejscu robimy wykrok do przodu. Nie jest to bardzo skomplikowane ćwiczenie, myślę, że każdy będzie w stanie je wykonać. Nie potrzebujemy dużo miejsca do zrobienia wykroków w miejscu. Co innego, jeżeli byłyby to wykroki takie chodzone, że przemieszczamy się z jednego końca sali na drugą, natomiast tutaj w miejscu także taki kwadrat nam wystarczy. Dobrze, dalej kolejne ćwiczenie. Tutaj bardziej dynamiczne, przysiad z wyskokiem. Lądujemy na ugięte kolana z wydechem do góry i właśnie w ten sposób ćwiczymy tam około 20-30 sekund. I teraz wersja dla osób, które właśnie mają problemy z kolanami już, ze stawami i dla osób z otyłością. Ja bym tutaj nie robiła tego podskoku, tylko robiłabym przysiad z wejściem na palce, tak żeby nie było dużego obciążenia na stawy, żeby kolana nas po tym ćwiczeniu nie bolały. Okay, kolejne ćwiczenie, tutaj głównie zaangażowane są mięśnie brzucha, po skosie przyciągamy łokieć do kolana z wydechem, także też dużo miejsca tutaj nie potrzebujemy. Proste ćwiczenie, ładnie zobrazowane w aplikacji, także naprawdę myślę, że nie będzie z tym problemu. Dalej pajacyki, czyli myślę, że każdy zna to ćwiczenie wykonywane w szkole od najmłodszych lat, również też w formie rozgrzewki i tutaj w aplikacji mamy to na zasadzie sekund, ile sekund wykonujemy dane ćwiczenie, czyli na przykład 30 sekund, później chwilka przerwy, znowu 30 sekund i znowu chwilka przerwy, także wszystko jest fajnie zaplanowane. Ok, i tutaj mamy znowu bardziej dynamiczne ćwiczenie, czyli bieg w miejscu, kolana wysoko do góry. Też myślę, że wiele osób zna to ćwiczenie. Jeżeli jest ono dla nas za trudne, to po prostu truchtamy w miejscu. Nie musimy aż tak wysoko podnosić kolan, tylko po prostu wersja skalowana, czyli prostsza wersja, truchtamy sobie wtedy w miejscu. Że widzicie, ja to w ogóle wykonuję w mieszkaniu, nie mam dużego mieszkania, także nie potrzebujecie bardzo dużo miejsca, treningi są szybkie, w łatwy sposób je wykonać, no i możecie tak naprawdę wszędzie ćwiczyć z tą aplikacją i pamiętajcie, że najważniejsza jest też regularność, czyli właśnie chociaż te dwa razy w tygodniu. Dobrze, tutaj właśnie były te wszystkie ćwiczenia z aplikacją i teraz suplementacja, również bardzo, bardzo ważna kwestia, suplementacja przed treningiem i po treningu. Przed treningiem Fire Active, który podnosi dynamikę naszego metabolizmu. Dzięki temu nasz trening jest jeszcze bardziej efektywny i tkanka tłuszczowa jest jeszcze lepiej spalana. Jest to silny i jednocześnie naturalny termogenik. W składzie oczywiście same naturalne składniki, ekstrakt z guarany, zielonej kawy, zielonej herbaty, pieprzu kaińskiego, czarnego pieprzu, imbiru i pomarańczy gorzkiej. Także
skarbnica tych naturalnych superfoods, czyli takich składników o działaniu korzystnym dla naszego organizmu, które podkręcają nasz metabolizm. To tak samo jak dodaje się czasami cynamon do owsianki, na przykład do omletu, to też jest taki właśnie naturalny spalacz tłuszczu i tutaj mamy to wszystko skumulowane w Fire Active. Wzbogacony jest dodatkowo o cynk, L-tyrozynę, L-winian i L-karnitynę, które również wspomagają spalanie tkanki tłuszczowej. I suplementacja po treningu, czyli Active Protein z kolagenem. Jest to regeneracyjna i odbudowująca odżywka białkowa wzmocniona hydrolizowanym kolagenem. Czyli jeszcze dodatkowo oprócz odżywki białkowej mamy kolagen, który jest korzystny dla naszych stawów, dla układu kostnego. Odżywka białkowa to super pomysł też na właśnie taki szybki posiłek potreningowy. Nie musimy jej w ogóle praktycznie przygotowywać, mieszamy ją tylko z wodą. Smakowo naprawdę bardzo dobrze tutaj wypada. Smak pomarańcza z czekoladą i co jest ważne, nie czuć takiego chemicznego posmaku. No, ja w swoim życiu już trochę odżywek białkowych przetestowałam we wcześniejszych latach i naprawdę bardzo mnie denerwowało to, że czuję taką chemię na końcu, że czuję te wszystkie słodziki i po prostu tych odżywek nie stosowałam. Natomiast tutaj naprawdę ten smak jest taki bardziej naturalny i przez to właśnie lepiej nam smakuje, też chętniej sięgamy po tą odżywkę białkową. Też bardzo dużo gramów białka jest na porcję. Tutaj około 30 gramów białka na porcję, natomiast większość odżywek białkowych ma około 20 gramów białka na porcję. Także tutaj też również na plus dla Active Protein. No bo jeżeli już pijemy to białko, no to chcemy, żeby go było naprawdę sporo i w takiej formie dobrze przyswajalnej. Dobrze, no i właśnie tym sposobem dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej prezentacji. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to wysyłajcie je na pytania@naturday.pl. Jeżeli jeszcze nie zaobserwowaliście profilu na Facebooku, Instagramie OptiChange Zdrowe Odchudzanie, to również gorąco zachęcam do tego. Wrzucam tam porady treningowe, suplementacyjne, też czasami przepisy dietetyczne, które można sobie wypróbować. Także jeżeli jeszcze nie obserwujecie tych profili, to zostawcie tam lajka i naprawdę korzystajcie z tego, włączcie aktywność fizyczną, korzystajcie z aplikacji Naturday i po prostu łączcie to wszystko razem, czyli dietę, suplementację, aktywność fizyczną oraz regenerację, sen. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za poświęcony czas i my pewnie słyszymy się za miesiąc. Także do zobaczenia.